Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na, na moim kanale. Witam wszystkich tych, którzy są pierwszy raz i zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że tutaj znajdziesz tak dużo rzeczy dotyczących tego, jak sobie radzić z osobami narcystycznymi, że pomoże ci to w funkcjonowaniu z osobami zaburzonymi. Witam oczywiście całą moją społeczność. Bardzo mi Was miło widzieć. No i dzisiaj ciekawy temat temat, który będzie dotyczył tego, czy w ogóle osoby narcystyczne nas lubią? Czy w ogóle osoby narcystyczne e, nas... Tolerują, bo dzisiaj też będzie bardzo dużo o tolerancji, oczywiście post zapowiadający ten film, o tym, że każdy z nas jest na osi czasu i każdy, dla każdego z nas przychodzi odpowiednia pora. I nasz mózg niestety ma tą tendencję do porównywania się z innymi, porównywania się na jakim jesteśmy tutaj przedziale, czy to dobrze, czy źle, czy już mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, czy mamy biznes, czy nie, czy ten biznes jest odpowiedni, a tam sąsiadka z rogu ma trochę lepiej. To może ja podgonię. Moi drodzy, ta odmienność powinna nas inspirować. Ta odmienność powinna nam dawać pęd do życia i to, że możemy pomagać sobie tym, że ktoś coś osiąga, coś jemu wychodzi dobrze. Zobaczmy, możemy to zobaczyć, możemy to podpatrzeć, ale nie porównywać się, ale nie zazdrościć, ale nie chodzić i przede wszystkim nie oceniać. Ale o tym. W dalszej części. Moi drodzy, e, ktoś, kto przebywa z osobą narcystyczną dłuższy czas i jest już po okresie bombardowania miłością, czyli skończyła się ta sielanka i zaczyna się bardzo ostra jazda bez trzymanki, która zaczyna się oczywiście dewaluacją, a na końcu bardzo mocnym odrzuceniem. Czasami mamy takie wrażenie, i spotykam się coraz częściej z takimi waszymi ocenami, że on Was nie lubi, ona Was nie lubi, ona Was wprost nie nienawidzi, nie jesteście w obrębie jej zainteresowań, ciągle o coś jesteście zaczepiani, ciągle coś jest w Waszym charakterze, w Waszym sposobie bycia, w, waszy, w, w Waszej aparycji, ciągle coś jest nie tak, co bardzo charakterystyczne. Często mm, dotyczy to rzeczy, które. Kiedyś w okresie bombardowania były cudowne. Na przykład Twoja wesołość, Twoja pogoda ducha, Twoja radość nagle okazuje się przeszkodą, czyli jesteś śmieszkiem, jesteś głupkiem, często się za, za, za często się uśmiechasz, Wiedziesz, prym w towarzystwie, wszyscy na Ciebie patrzą, zwracają uwagę, jesteś, potrzebujesz adoracji i cały czas takie różne rzeczy. Więc mamy takie, takie wrażenie, że ta osoba nas ym, przestaje lubić, ym, nie, nie akceptuje naszego zachowania. I to jest coś, co. Wie, spotykam bardzo często u osób, z którymi pracuję, że my zaczynamy w którymś momencie starać się. To jest oczywiście bardzo ukartowana od początku gra, po to, żebyś zaczął się starać, żebyś chciał coraz więcej, żebyś dopędzał do tego, do tego obrazu. I oczywiście to, żebyś się cały czas starał i chciał. Jest związane z tym, że jest to wzmocnienie przerywane, czyli dostajesz nagrodę i cały czas dążysz do tej nagrody, którą miałeś w okresie bombardowania, tej wielkiej miłości, bo każdy z Was powtarza jedno: nikt nie kocha tak jak narcyz, nikt nie jest tak idealny i tak dopasowany do Ciebie i tyle Ci nie obiecuje, i tyle Ci nie daje, bo takie słynne przysłowie narcystyczne nikt Ci nie da tyle. Ile ja ci naobiecuję, coś w tym jest, więc każdy z nas dąży do tego etapu, w którym jest taka ogromna, ogromna chęć do dostania z powrotem tego dawnego kochanka, tej dawnej kochanki, czyli tego kogoś, kogo poznaliśmy, tego cudownego, wspaniałego, bo na pewno gdzieś tam w nas jest ten błąd, to my gdzieś coś spieprzyliśmy, no bo przecież te delikatne uwagi. Cały czas mają miejsce. Tutaj bardzo duża, duży problem z osobami, które są z narcyzem ukrytym, czyli z kimś, kto, kto robi to bardzo delikatnie. Bo nar narcyz wielkościowy, narcyz złośliwy bardzo często wykonuje to tak, że ty wiesz, że jesteś zdegradowany, że ty wiesz, że jesteś odrzucony i że jesteś problemem natychmiast. Natomiast narcyz ukryty bardzo często robi te rzeczy, z zawinkla w białych rękawiczkach. To są tak cieniutkie podprogowe uwagi. No moja mama, no troszeczkę lepiej. No. nie, ale nie przejmuj się, kochanie, to wszystko dobrze. Więc są to tak cieniutkie, bardzo niewidoczne podprogowe sygnały, które ty odbierasz jako niezauważalne, takie bardzo delikatne i takie Hmm, z dobrocią dla ciebie. Czyli yy, ja ci delikatnie powiem, tak? Zasugeruję tylko, ale oczywiście zrobisz jak będziesz chciała, Będz, zrobisz jak będziesz chciał. Takie delikatne sugestie które każą ci wykonywać to zadanie. I wtedy, kiedy jest niesmak, kiedy jest milczenie, kiedy jest późniejszy powrót do domu, i kiedy ty starasz się, żeby było jeszcze lepiej, niestety dostajesz informację, że znowu jesteś albo mężczyzną, jesteś nieodpowiedni. Więc, moi drodzy, z Narcyzem ukrytym jest bardzo ciężka gra, jeśli chodzi o takie. Dogadanie się o taką próbę, widzę, że mnie lubisz lub nie lubisz. Bardzo, bardzo często osoby, które żyją z narcyzami ukrytymi, do bardzo późnego okresu dewaluacji, prawie już wchodzącego w odrzucenie, mają wrażenie, że są jedyne, cudowne, wspaniałe osoby w ich życiu. Bronią do upadłego osoby narcystycznej, narcyza ukrytego, sądząc, że jest to ich wina, coś z nimi jest nie tak, mając na myśli siebie, że coś jest nie tak, że gdzieś popełniły błąd, gdzieś zraniły, bo przecież ten dobry, wspaniały, cudowny człowiek, jakim jest Narcyz Ukryty, jest niemożliwością, żeby on dopuszczał się Takich rzeczy. Więc bronimy tego narcyza ukrytego do samego końca. Niemniej jednak, niezależnie czy jest to narcyz ukryty, czy jest to narcyz wielkościowy, e, niestety za każdym razem jesteś tylko obiektem. Za każdym razem jest to tylko informacja, że ty jesteś suplajem. Ty potrzebujesz, Ty jesteś w życiu osoby narcystycznej tylko po to, żeby dać paliwo. I niezależnie, czy to wielkościowy, czy narcyz ukryty? Niestety, z narcyzem ukrytym dlatego tak bardzo ciężko przebiega taka transformacja nasza w osoby całkowicie wolne, ponieważ tam jest tak mocne wiązanie w traumie, że nie jesteśmy w stanie tego, tego zauważyć, ponieważ ruchy manipulacyjne, ruchy projekcyjne są tak minimalne i tak w pod postacią miłości, dbałości, uwagi takiego chęci niesienia wam rozwoju, pomocy, chęci was do wartościowania i tak doprawienia, do, do, jakby do kształtowania, że wy macie takie wrażenie, że przecież on chce dla nas, ona chce dla nas dobrze. ona chce nas rozwijać, ona chce nam pomóc, bo przecież ten problem jest w nas. Więc tak, tak minimalnymi i z miłością dawanymi krokami, które mają nas rozwijać, chce nam o, narcyz ukryty pomóc. No, ale czego w nas nie lubią? Niestety, to jest tak, że osoba narcystyczna bierze sobie taki obiekt pod postacią ciebie wyłącznie po to, żeby przerzucić na ciebie a, złe swoje cechy przeprojektować je, zobaczyć te złe cechy u Ciebie. Więc nie ma szans, że ta osoba Cię lubi. Widzisz to, że ona Cię kompletnie nie szanuje, nie lubi i absolutnie nie jesteś w obrębie jej zainteresowania w momencie, kiedy dochodzi do odrzucenia. Kiedy to Ty chcesz odejść lub ona chce odejść, widzisz pełną nienawiść. I powtarzam o tych... Oczach diabła, o tych oczach demona, kiedy to widzimy, kiedy jesteś osobą, e, która nie jest już w obrębie, albo ty, albo ona nie chce być w obrębie Twojego zainteresowania, jej zainteresowania. Moi drodzy, czego narcyz tak naprawdę najbardziej nie lubi? Bardzo łatwo się domyśleć. Jednej podstawowej rzeczy. Nie znosi Twojej niezależności. Niezależność jest dla Niego. E, czymś, co można powiedzieć katastrofą. Osoba narcystyczna projektuje ciebie i układa ciebie dokładnie do takiej roli, jaką masz pełnić, czyli supply'a. Nie ma tutaj opcji, dlatego mówimy bardzo często, że narcyz układa dzieci pod, swoje, pod, swój, pod swój obraz, są klonem, ale również partnerów układa pod swoje podobieństwo, czyli to, co jest na początku takie piękne i wspaniałe z osobą narcystyczną, czyli takie porozumienie dusz, czyli takie spijamy sobie z dzióbków, jak to moja przyjaciółka lubi mówić, jesteśmy jednością, nagle okazuje się, jest tak wspaniale, natomiast ma to jedyny cel: całkowicie cię uzależnić od drugiej. Dlaczego narcyz nie może znieść Twojej niezależności? Dlatego, że są e, tak naprawdę osobami, które są totalnie zaabsorbowane wyłącznie swoją osobą. To są e, osoby, które sądzą, że są e, ponad wszystkich i mają prawo do wyjątkowego traktowania. Narcyz wielkościowo oczywiście przejawia to bardzo, w bardzo prosty sposób. Mi się należy wszystko, z nikim się nie liczę, moje przywileje są najważniejsze, najlepszy stolik w restauracji, zniżki wszędzie tam, gdzie wchodzę, bo ważne, że wchodzę, uprzywilejowanie pod postacią inni się nie liczą, mi należy się wszystko. Narcyzm ukryty paradoksalnie nie widać tego tak bardzo mocno, niemniej jednak jego prestiż i to, jak go postrzegają, i to, że on mimo wszystko jest lepszy od tego plepsu, to jest coś, co kryje, ale jest bardzo mocne. Dlatego on nie wyobraża sobie Twojej niezależności i Twojej decyzji o tym, jak chcesz funkcjonować w tym świecie, że możesz mieć od, odmienny pogląd. Musisz zostać jego klonem od początku do końca. I będzie tolerował ciebie, będzie dla ciebie w miarę miły, tylko do momentu, aż będziesz nie wyrażać swoich odmiennych poglądów. Osoby, które są z zasady bardzo suwerenne, bardzo ceniące swoje zdanie i bardzo. Inteligentne, mają z osobami narcystycznymi ciężki żywot. To jest dewaluacja tak skryta i tak podprogowa, że wiele osób wychodzi z takich związków totalnie poszachranych, totalnie pociętych na kawałeczki, ponieważ nie są w stanie zatrzymać swojej suwerenności. Osoba narcystyczna doprowadzi wszelkimi sposobami do tego, żebyś był. Warto tutaj powiedzieć, że oczywiście to, że jesteś niezależny, to, że masz własne decyzje, to, że podejmujesz swoje własne, suwerenne i niezależne od nikogo decyzje, to jest utrata kontroli nad tobą. I tutaj chcę głośno powiedzieć na temat tego. Co dla narcyza znaczy słowo kontrola? Bo my za każdym razem, kiedy mówimy, i to już się spotykam któryś raz podczas spotkań z wami, że kontrola to jest kontrolowanie tego, co robisz, gdzie jesteś, czy jesteś tu, czy jesteś tam, z kim rozmawiasz, co mówisz. Tak. Tylko, że kontrola dla osoby narcystycznej dodatkowo oznacza kontrolowanie Twoich zachowań, czyli E, wszystko to, co jest w obrębie e, bycia e, świadomym jak postąpisz, czyli osoba narcystyczna mając świadomość, że potrzebuje od ciebie paliwa, jesteś jej suplajem, potrzebuje od ciebie paliwa w postaci reakcji, przypominam, reakcji, musi mieć kontrolę nad tym, że dane zachowanie jego, jej może spowodować yy, natychmiastową twoją reakcję. Czyli kontrolą dla osoby narcystycznej jest to, że będzie wiedziała, będzie miała pewność i pełną kontrolę nad tym, że zrobi tak, a ty wywołasz a wykażesz, Odpowiednią reakcję. Ostatnie moje, ostatnia moja rozmowa z jedną z klientek, pokazała taką informację, kiedy usłyszałam, ale on już nie będzie mógł mnie teraz kontrolować, bo się właśnie wyprowadziłam. To już któryś raz wyprowadziłam się, jestem zdruzgotana, nie wiem, co będzie dalej, ale się wyprowadziłam i teraz. Zabrałam mu paliwo, zabrałam mu supply. Nie będzie już wiedział, co się ze mną dzieje, gdzie może do mnie przychodzić tysiące, tysiące facetów, a może się wydarzyć różne rzeczy. On nie będzie wiedział, co jest. Nie o taką kontrolę narcyzowi chodzi. Jego to generalnie mało interesuje, kto tam przyjdzie do tego domu, co tam będzie. On i tak wie, że wykonał już takie działanie, czyli jego działanie przyniosło określony rezultat to, bo ktoś powie, no ale się wyprowadziła, no tak, tylko, że niestety narcyz zrobi tak i za chwilę osoba będzie z powrotem pod panowaniem i to jest Pełna kontrola osoby narcystycznej nad tym, jak jej ofiara się zachowa. I o taką kontrolę osobie narcystycznej chodzi. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo to jest taka troszeczkę inaczej postrzegana kontrola niż każdy z nas mówi, no kontroluje, co ja robię. On kontroluje, jak się zachowujesz. Narcyz kontroluje jak się zachowujesz, jak wykonasz. Te jego działania, te jego ym, dewaluacje, te jego zaczepki są ciągłym utwierdzaniem, że jesteś w jego strefie kontroli. Nie to, gdzie jedziesz, gdzie pojechałaś, czy byłaś tu, czy byłeś tam. Czy to zrobiłeś, czy nie zrobiłeś, nie o taką kontrolę chodzi. Tu chodzi od kont o kontrolę nad Twoim umysłem. Nad tym, że każde określone zachowanie, które zostało zmapowane w okresie bombardowania miłością, kiedy zostanie naciśnięty odpowiedni guzik. Sprawa zostanie załatwiona. To tak, jakbyś miał taki pulpit, i za każdym razem osoba narcystyczna wykonywała analizę, czy dany przycisk odpowiada odpowiedniej reakcji. O to narcyzowi chodzi. To jest w narcystycznym świecie kontrola kontrola nad tobą, nad twoją głową i nad twoimi reakcjami na dany bodziec. To go interesuje. To jest kontrola. Tak jak powiedziałam, narcyz uwielbia, kiedy jesteś spolegliwa, spolegliwy, kiedy jesteś tak naprawdę jego przedłużeniem i jesteś osobą, która w każdej chwili po naciśnięciu guzika odpowiedniej, odpowiedniego zachowania da reakcję. I to go interesuje i wtedy jest dobry, wtedy masz okres wyciągnięcia paliwa, kiedy go potrzebuje. I okresy bombardowania z powrotem miłością, żebyś odpowiednio była cały czas w gotowości, czyli ten szczurek na tak zwanym wzmocnieniu przerywanym, czyli cały czas cię pilnuje. Żebyś, żebyś za bardzo nie została zdegradowana, żebyś dalej chciała wyciągać paliwo. I tak to cały czas wygląda. Odpychanie i, przyciąga, odpychanie i przyciąganie, odpychanie i przyciąganie. Kocham, nienawidzę. I zastanawiasz się, co się dzieje aż do totalnej degradacji mm, lub też znalezienia innego obiektu. To jest tak, że wszystko w twoim, w twoim życiu będzie kontrolowane od tego i tutaj część osób może powiedzieć, ale nie, no ja zawsze miałam prawo decyzji, miałem prawo decyzji nie wiem co, jaki mebel postawię w salonie, to wam się tylko tak pozornie wydaje. To są tak jak powiedziałam na początku w przypadku osoby narcyza ukrytego tak podprogowe rzeczy, że kiedy spojrzysz na to po tym, jak już wyjdziesz z tego, z tego środowiska, jak już wyjdziesz z tego zawłaszczenia narcystycznego, to patrzysz, że że tak naprawdę po sznurku po sznurku e, całkowicie wykonywałaś wykonywałaś wszystkie polecenia osoby narcystycznej. Oczywiście o tym, że jesteś na sznurku, również dowiadujesz się w okresie e, totalnego odrzucenia, bo okazuje się, że nie umiesz podjąć decyzji. Świadomość tego, że nie potrafisz, kiedy sobie zdasz z tego sprawę, że nie potrafisz podjąć decyzji na przykład odejścia, na przykład tego, że chcę wykonać ruch, to jest już dla ciebie informacja, że jesteś na sznurku. Nie jesteś już suwerennym Niezależnym człowiekiem. No i właśnie tej cechy narcyz nie lubi, więc ją z ciebie wyplenia. Od początku do końca. Od samego początku nie możesz, być nie możesz być niezależny. Moi drodzy, chociażby ten okres bombardowania miłością, kiedy jesteście tak zespoleni ze sobą, tak kochający, tak patrzący sobie w oczy, tak jeżdżący w to samo miejsce, tak odciągający cię od rodziny, my jesteśmy, my przeciwko całemu światu rzecz jest innym, jak nie tylko zabieraniem Twojej niezależności, tego, że masz prawo chcieć, co chcesz. I tak by się wydawało, że przecież ty tego chcesz. Ty chcesz być tak uzależniona, uzależniona od tej osoby, bo jest tak cudownie, tak wspaniale, tak bajkowo, tak książkowo, tak Harlekin. I ty tego chcesz, tylko czy tym jest wolność? Czy każdy człowiek nie powinien być odrębną jednostką i tym, że decyduje o sobie sam i może wykonywać co tylko chce. A druga osoba może pomagać nam, ale my mamy taką okropną przywarę, nie wiem czy tylko w Polsce, ale, ale myślę, że Słowianie, zawsze ci powiem, co jest lepsze dla ciebie. Moją przyjaciółką jest osoba, która długi czas spędziła w Anglii i zawsze to w niej podziwiałam, że nigdy mi nie doradzi, dopóki jej nie zapytam: A co o tym myślisz? Co byś zrobiła na moim miejscu? I ona wtedy pytasz mnie o zdanie. Ja mówię tak. To już ci odpowiadam. Dokładnie tak powinniśmy postępować. Czego nie robimy bardzo często, zawsze mówimy, co jest dla kogoś lepsze. To tak jak ta przysłowiowa moja, moja opowieść o tym, że każdy z nas jest niezależny. To, że. Jeden ma tak ułożone życie na osi czasu, a drugi ma inaczej ułożone życie, nie oznacza, że ktokolwiek z nas jest tutaj lepszy. Dlatego nie wolno nam ani oceniać, ani stygmatyzować jakiegokolwiek. Zachowania w sensie, że jeden ma lepiej albo drugi ma gorzej. Ten, który ma dzieci, jest lepszy, a ten, który nie ma, jest gorszy, albo odwrotnie. Tak nie ma w życiu. Każdy z nas ma swoje role w życiu i każdy z nas jest na osi czasu. Każdy z nas będzie decydował o tym, jak to wygląda. I to, że masz 30 lat i masz trójkę dzieci, nie oznacza, że jesteś lepszy od tego, który nie ma dzieci i odwrotnie. Moi drodzy, co zrobi osoba narcystyczna, kiedy zaczynasz, zaczynasz dochodzić do swojej niezależności, kiedy chcesz ją odzyskać, kiedy próbujesz wyrazić swoje zdanie i kiedy próbujesz powiedzieć, że chcesz inaczej, że nie do końca to Ci się podoba, kiedy widzisz, że masz ochotę na inne rzeczy i chcesz inne rzeczy zrobić. Na pewno pierwszą rzeczą, którą zrobi, będzie krytyka, czyli dostaniesz pstryczka w nos, że tak się nie powinno robić, że tak nie jest. Ta krytyka może pójść dalej, ta krytyka może przyjąć troszeczkę formę triangulacji. Czyli otoczenie najbliższe, dalsze zacznie być wciągane w to i potwierdzające, że jednak może chcesz źle, że to nie jest dobrze. Kolejną rzeczą jest bardzo często zawstydzanie Ciebie, że to, czego chcesz, jest nieciekawe. Na przykład chcesz zacząć studia, nie wiem, mając 45 lat tak mniej więcej mój wiek. Kiedy zaczynałam, chciałam zacząć, chciałabym zacząć te studia, pewno usłyszałabym, że to jest bardzo głupi pomysł, a już w ogóle psychologia to już w ogóle tylko dla debili, bo to tylko debile chodzą na psychologię. Więc... Możesz usłyszeć właśnie takie rzeczy, które mają Cię zawstydzić. Mogą Cię zawstydzić, kiedy powiesz na przykład, że chcesz zmienić pracę, że chcesz zmienić, nie wiem, cokolwiek. Rzeczy, które nie będą pomyśli osób narcystycznych, bo to bardzo często też rodziny wpędzają Cię w takie poczucie. Nie tylko partner, partnerka, a nie tylko rodzina, ale też szefowie, koleżanki narcystyczne. Za każdym razem jesteś zawstydzany i mówione, że to, czego pragniesz, to co chcesz, ten twój pomysł jest poroniony od chociażby mebla, którego pos który postawisz w salonie i jest fatalny, ale to jest twój wybór to jest twój dom, twój wybór e, ty chcesz sobie, nie wiem, taki stół postawić na środku ty chcesz taką dekorację e, jeśli to nie będzie po, twojej, po myśli osoby narcystycznej zostaniesz wyśmiany, zostaniesz zawstydzony że to jest fatalne, to jest brzydkie kto ma prawo tak mówić? Kto ma prawo decydować o tym, czy mój strój, mój ubiór, moje włosy, moja sofa, moje łóżko jest odpowiednie? Absolutnie nikt. Moi drodzy, pamiętajmy o tolerancji, o różności. To ciągle o tym powtarzam. Ta różnorodność jest bardzo ważna. Osoby narcystyczne tego nie zniosą. To jest Twoja niezależność. To, że Ty możesz podjąć decyzję o tym, co będzie w Twoim domu, co będzie na Twoim grzbiecie założone, jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jak, jakie okulary założysz, to jest Twoja suwerenna decyzja i nikomu do tego. Osoby narcystyczne absolutnie będą Cię w tym momencie zawstydzały. W przypadku y, osób y, narcyza ukrytego, oczywiście będzie jeszcze taka bardzo ważna rzecz, jak obmawianie cię za plecami. Czyli nie będziesz o tym wiedział, co jest mówione, natomiast bardzo mocno będą na twój temat mówione plotki. To jest taki standard standardów. Osoba narcystyczna nie ma odwagi. E, ile razy rozmawiam i ile razy e, dyskutujemy to z, z wami, za każdym razem jest jedna informacja. Nie potrafi. Ta osoba powiedzieć ci wprost, o Tobie myśli, jest to wprost zawualowane, ukryte pod postacią nic nieznaczących słów, nie ma osoba odwagi, ale za plecami jak najbardziej jest w stanie o Tobie powiedzieć wszystko. Bardzo często osoby narcystyczne chowają urazy. I to jest coś, co jest niesamowite, ponieważ ofiary tyle razy, ile dają szansę na złe zachowanie, na niegrzeczność wobec nich, na ataki, tyle razy, ile dają. Szanse osobie narcystycznej, to jest niesamowite, bo osoby narcystyczne w drugą stronę tej szansy nie dają nigdy. I oczywiście standardowe wygumkowanie z albumów rodzinnych, oczywiście zero rozmów, wielkie obrażenie, niesamowity bunt na osobę, która śmiała być niezależna i śmiała mieć odmienne zdanie od oso osób osoby narcystycznej. Czy to szefa, czy zespołu, w którym jest, czy rodziny narcystycznej, czy, czy przyjaciół w takim toksycznym bardzo gronie, kiedy masz odmienne zdanie, jesteś stygmatyzowany, jesteś kimś, kto absolutnie nie może funkcjonować już w tym środowisku. A przecież to jest e, tak toksyczne i tak niesamowite, że. To każdy powinien z zewnątrz zobaczyć. Tutaj jest taka niesamowita informacja dla kogoś. Słuchajcie, każdy z nas może być również latającymi małpami. Kiedy widzicie, że ktoś tak mocno atakuje drugą osobę. Pomyślcie, zastanówcie się, dlaczego to robi. Ja to w każdym takim filmie na temat projekcji, na temat latających małp, zawsze Wam powtarzam. Nie bądźcie latającymi małpami. Nawet Wy, którzy wiecie, co to jest narcyzm, czasami zastanówcie się, kiedy ktoś kogoś w grupie obgaduje, kiedy ktoś mówi nieprzychylne rzeczy. Czemu nie załatwia tej sprawy face to face? Czemu nie potrafi porozmawiać i powiedzieć tej osobie, jak jest. Po co? Po co, e, e, po co chowane za plecami tej osoby rzeczy? Po co? Nie wchodźcie w takie rozmowy, nie rozmawiajcie, nie, nie prowadźcie dyskusję. A jeżeli wiesz, że jesteś na przykład w pracy obgadywany, czy jesteś w pracy źle traktowany przez innych i jest cichosza, nie tłumacz się, nie wchodź w te dyskusje, e, puszczaj to mimo uszu. To jest toksyczność, to jest coś. Oczywiście w korporacjach bardzo często to spotykamy i ciężko z tym walczyć. Ostatnio pracowałam z przesympatyczną dziewczyną, która jest właśnie w ten sposób traktowana. Trenowałyśmy takie werbalne, werbalne rzeczy, jak głos, jak dykcja, jak postawa żeby pokazać swoją totalną niezależność i wyznaczenie granic. To jest też bardzo ważne, ale osoby toksyczne się dokładnie w sposób taki chowania urazy i obgadywania za plecami bardzo często posuwają. Bardzo często w takich sytuacjach, kiedy mam do czynienia i wiem, że mam do czynienia z osobą narcystyczną, często słyszymy takie zdania, i to możecie sobie przypomnieć, że jesteś dziwna nikt Cię nie lubi, tak naprawdę to masz problem, Ty powinnaś się zastanowić nad sobą, to nie jest fajne zachowanie. Zawsze jest to sytuacja oceniająca Ciebie, czyli ktoś Ciebie nie lubi, ktoś jest z Tobą zażenowany albo cokolwiek innego i to jest też taka próba powiedzenia Ci, Wprost nie lubię Cię albo Ciebie nie lubią, tak? Inni Cię nie lubią, czyli zawstydzenia Ciebie, pokazania Ciebie samej sobie, samemu sobie w złym świetle. No i teraz trzeba się oczywiście zastanowić, jaka jest intencja tej osoby. Bardzo prostym rozwiązaniem jest wtedy powiedzenie, ale co chcesz mi przez to powiedzieć, ale po co mi to mówisz? Ale co to ma na celu? No, bo Cię nie lubią. No trudno, no to może mnie nie lubią, no to może z nimi to wyjaśnię. Więc taka wprost dyskusja na ten temat i nie branie tego pod uwagę, że ktoś ma rację, tylko sprawdźmy, zobaczmy, czy rzeczywiście taki jest. Po co ta osoba tam mówi, bo ktoś nas nie lubi, albo ktoś ma o nas złe mniemanie, albo, nie wiem, mój brat mówił, że tak się dziwnie zachowujesz. Wyjaśnij to z bratem, nie uciekaj od tego. Więcej ta osoba toksyczna, narcystyczna tego nie zrobi. Kiedy osoba narcystyczna już właśnie widzi, że się wymykasz i zaczynasz być coraz bardziej niezależna, to właśnie poza tą informacją, że cię nie lubi on, albo nie lubią cię naokoło inni ludzie, uzyskasz taką informację idącą w taki. Okres, w, te, w taką metodę robienia z siebie ofiary, czyli ty go odrzucasz, ty już go nie rozumiesz, to już nie jest to, co było, to już jest trudno. I w tym momencie osoba narcystyczna robi z siebie ofiarę i próbuje wywołać na tobie presję. Pamiętaj, że osoba narcystyczna nie potrzebuje Ciebie jako niezależnej osoby. Ona potrzebuje Ciebie jako paliwa, jako suplaja, jako kogoś, kto będzie dawał reakcję. Pamiętaj, będzie dawać reakcję. To jest tak jakbyś usłyszał od Narcyza: Ty tańczysz w moim życiu. Ty się tylko zastanów jak szybko, jak mocno i do jakiej muzyki. To nie jest Ty nie wybierasz muzyki, Ty nie wybierasz ruchów. Narcyz wybiera, to ty tańczysz w jego życiu. Ty jesteś mu potrzebna, potrzebny tylko do zaspokajania potrzeb w jego życiu. Twoje potrzeby, twoja suwerenność, twoja niezależność jest mu niepotrzebna. Nawet jeśli na początku wygląda to jak jedność, jak cudowny, jak cudowny zamek dla Was dwoje, w którymś momencie się to wydaje i jest wieżą na której zostajesz zamknięty. Tak jak księżniczka zamknięta w wysokiej wieży, chyba roszpunka, dobrze pamiętam. tak dokładnie ty zostajesz zamknięta zamknięty w tej wieży cudownej wspaniałej, ale nagle ta wasza sielanka piękne, królewi czy piękne królewna zamieniają się w roszpunkę, Czyli zostajesz zamknięty i nie wiesz, co się tak naprawdę wydarzyło. Kolejnym etapem, w którym osoba narcystyczna prowadzi taki proces, aby zabrać ci niezależność, aby w momencie, kiedy widzi, że próbujesz się wymykać w swoją niezależność, bardzo często stosowaną u, um, u osoby um, narcyza ukrytego jest taki powolny proces, w którym dostajesz teksty, dostajesz zdania, które są. Dbałością o ciebie, które wyglądają jak to, że osoba narcystyczna dba o ciebie. Czyli na przykład możesz usłyszeć: No wiesz, lepiej, żebyś prowadziła ten dom, lepiej, żeby to było dla naszych dzieci, że ty zostaniesz w tym domu i będziesz się opiekował, a ja się wszystkim zajmę. Lepiej ty nie idź już na te studia, lepiej nie idź do tej pracy. Dobrze by było, gdyby jednak to tak. tak tak, tak się zachować. No, jesteśmy coś winni komuś, coś musimy zrobić. Za każdym razem są to takie y, zdania, które mają podtekst y, wpędzania Ciebie w poczucie winy, no bo przecież, kiedy słyszysz, że nie możesz pójść do pracy albo nie możesz się rozwijać albo nie możesz pójść na studia, bo dzieci, no to zostajesz wpędzana jeśli tylko o kobiecie mówimy, w poczucie winy. Tak samo mężczyzna na przykład nie może zmienić pracy, nie może gdzieś się udać, no bo przecież e, będzie coś nie tak, tak? To żona będzie niezadowolona. No i jest to w Wpędzanie ewidentnie w poczucie winy. W ten sposób, przeważnie, osoba narcyza ukrytego próbuje wywołać na ciebie presję, zabrania ci Twojej niezależności, no bo jeśli zostaniesz w tym domu, jeśli nie zmienisz tej pracy, jeśli nie pójdziesz te studia, nie rozwiniesz się. Zostaniesz w jednym miejscu. E, będziesz e, pewno za chwilę e, totalnie zdegradowany, no bo kobiety są za chwileczkę emocjonalnie i finansowo uzależnione od swoich partnerów, co się niestety bardzo często zdarza właśnie w przypadku narcyzów, e, narcyzów ukrytych jak najbardziej. Zebranie kobiecie suwerenności, niezależności finansowej, ekonomicznego, e, e, uwłaszczenia tej kobiety nie jej do szkoły rozwijania się dalszego powoduje, że w tym momencie jest skazana tylko i wyłącznie na osobę narcyza w tym momencie pełna dewaluacja i pełne odrzucenie może być możliwe bo nie masz wyjścia jesteś bez bez, bez jakiego, jakiegokolwiek możliwości działania dlaczego tak bardzo narcyz nie lubi Twojej niezależności. Poza tym, że traci nad Tobą kontrolę, kontrolę w tych reakcjach, w tym jak się zachowujesz i że wie, jak się zachowasz, bardzo ważną rzeczą jest to, że cały świat narcyza jest urojoną bajką. Jest tym, że stworzył sobie to fałszywe ja, to fałszywe życie, tylko po to, żeby mieć nad nim kontrolę, przerzucić na Ciebie złe swoje cechy, ale Przede wszystkim dlatego, że kiedyś był bardzo mocno zdewaluowany. Kiedyś był kimś, kto doznał tych zaniedbań, tych dewaluacji na nim i tej informacji, że jest bardzo złym obiektem. Dlatego taka pełna kontrola, to brak tej kontroli jest dla niego upadkiem, jest dla niego zanurzeniem się w takim niebycie. I to jest dla osoby narcystycznej bardzo, ale to bardzo e, druzgocące. Dlatego, jeśli ma nad tobą kontrolę i wie, że może sterować twoimi myślami, a ta niezależność niestety jest dla niego potwornym zagrożeniem, bo twoja niezależność może go doprowadzić, może cię doprowadzić do tego, że odkryjesz, kim jest, że odkryjesz fałszerstwo. Że odkryjesz to, że ta fasada jest taka strasznie popękana, a za nią nie jest ten cudowny e, książę. E, więc to, że będziesz wycho wychodzić w niezależność i to, że będziesz e, rozwijać się i budować siebie niezależnie od niego, od niej, czyli od osoby narcystycznej, powoduje, że przestajesz istnieć. Że przepraszam, że on przestaje istnieć, więc twoja niezależność jest dla niego totalnym, ale totalnym zagrożeniem. Nie może dopuścić do tego, żebyś była, był niezależny. Musisz być cały czas pod kontrolą cały czas osobą, która jest wpatrzona w niego i żyje. W jego świecie. Są to osoby, które absolutnie nie potrafią czerpać energii z zewnątrz. Nie są w stanie, to są jak to ktoś kiedyś powiedział, pustostany tak to mniej więcej wygląda, tylko pustostany niemożliwe do zaludnienia. Nie, może, nie mogą same dokonać energetycznego wypełnienia nie są w stanie, dlatego potrzebują ciebie, tylko że twoja niezależność może spowodować, że możesz w pewnym momencie nie chcieć dać im energii. Więc taka bezwiedna ameba, e, która my bardzo często e, rozmawiamy o tym, że to jest taki poziom hipnozy swego rodzaju, taki e, zabranie totalnej niezależności, czyli zahipnotyzowanie człowieka, że myśli tylko i wyłącznie myślami. Osoby narcystycznej jest dla narcyza poziomem bezpieczeństwa do przyjęcia. Wszystko inne może niestety zagrażać temu, że zostanie albo obnażony, albo porzucony, tak jak było to w dzieciństwie czyli tego się boi najbardziej porzucenia tego emocjonalnego dlatego narcyz tak szybko potrzebuje kolejnej stacji paliw, bo kiedy zostaje zdegradowany, kończy się mu cały świat. Kiedy zostaje odrzucony, zostaje otwarta jego rana, jest w stanie śmierci, nie jest w stanie dalej funkcjonować. Drodzy, ból narcyza jest bardzo wielki, bardzo wielki strach jest przed waszą niezależnością, ale tutaj nie o osobach narcystycznych rzecz, tylko o was. Moi drodzy, nie jesteście niczyją własnością. Nie wolno tego nigdy nikomu zrobić, na drugim człowieku. Ani rzeczą nie jesteście, ani własnością i musicie dbać o swoją suwerenność, o swoją niezależność. Niezależnie od tego, czy dopiero zauważyliście, że coś jest nie tak, czy jesteście już bardzo długo w związku, albo musicie tą swoją niezależność odbudować, albo zawalczyć o nią, czyli nie pozwolić na to, żeby tej wolności wam zabrano albo ją odzyskać, jeśli już jesteś bardzo długo z osobą narcystyczną. Um, bardzo mocno widzisz atak osoby narcystycznej na to, twoje próby, dlatego, tak odejście od osoby narcystycznej jest tak potwornie trudne. Tam zostaną użyte wszystkie możliwe techniki i wszystkie możliwe sposoby, aby osoba e, ofiary nie odeszła od narcyza. Dlatego, że pamiętajcie, że to ta rana i ten ból jest wszechogarniający, no i ta niezależność Twoja nie może mieć miejsca. Więc bardzo często osoba narcystyczna od samego początku pozbawia Cię. Twojej niezależności. Najpierw jest to pod postacią wielkiej miłości, tej oddania cudowności i bycia po prostu stworzonym dla siebie tu i teraz na ziemi, później jest to w formie degradacji, czyli musisz postępować tak, jak jest, jak zdecyduje osoba narcystyczna, albo zostaniesz ukarany, ukarana. Za to, co się wydarzyło. Moi drodzy, kara Was nie ominie, czy to w trakcie związku z osobą narcystyczną, że będziesz osobą totalnie, totalnie uzależnioną i totalnie Twoja niezależność zostanie zniszczona, albo zostaniesz ukarany po związku z narcyzem, czyli za to, że śmiałaś go opuścić. No niestety taka rola tych ofiar, ale zawsze powtarzam: uśmiech na twarz da się z tego wyjść i można dalej funkcjonować. Zawsze taką ostatecznością u osoby narcystycznej, kiedy widzi już Twoją niezależność, widzi, że zaczynasz się rozwijać. Rozwijać, iść do przodu. Jest zawsze słowo, ale ja Cię jednak nie lubię. To zdanie, oczywiście nie tak powiedziane, że Cię nie lubię, ale jest to informacja: Jesteś nie taka, jesteś nie taki, coś nie tak robisz, zmieniłeś się, zmieniłaś się, jesteś inny, coś z Tobą nie tak, coś chyba już przestałeś mnie kochać. Zawsze jest informacją: wróćmy do tego samego. Wróćmy do tego, że jesteś wciąż uzależniony, że nie ma w tobie totalnej niezależności. W momencie, kiedy to słyszysz, możesz powiedzieć do osoby narcystycznej: Ja rozumiem, ja rozumiem, że coś ci się nie podoba, ale możemy o tym porozmawiać, ale ja lubię siebie taką, jaka jestem, i chcę taką pozostać. I taką pozostań. Stań się nią, odzyskaj siebie, albo no, od początku się napraw. Świetna artyza. Może na początku bardzo piękne, bardzo wspaniały, i tak wszyscy e, często po e, tym, jak zrywamy albo zostaliście odrzuceni przez osobę narcystyczną, tęsknimy za tym związkiem i za tym, że on był taki wspaniały, ale on jest potwornie niebezpieczny e, i bardzo ciężko e, potem się przypłaca te wszystkie rzeczy. Cudowny, wspaniały, ale to tak jak modliszka, taka troszeczkę e, cudownie na początku wygląda, a potem zjada swojego. E, swojego żywiciela. Więc moi drodzy, nie proponuję, proponuję jednak mimo wszystko rosnąć w sile do tego, żeby być niezależną osobą. Macie każdy do tego prawo. Proszę i pamiętajcie o tolerancji, pamiętajcie o tym, żeby uważać na to, co mówimy, jak dbamy o innych, jak jesteśmy wobec nich nastawieni. Pamiętajcie, że każdy z nas jest inny, każdy ma swoją oś czasu i dla jednego coś, co jest normalne, dla drugiego może być nienormalne. Dla jednego przychodzi czas na dzieci w wieku 20, dla innego przychodzi czas w wieku 40, a dla, niko, a dla kogoś przychodzi nigdy, czyli nie będzie miał tych dzieci, bo ich nie chce na przykład, albo tak zdecydował w swoim życiu i zajmuje się na przykład czymś innym. Moi drodzy, że nie ma sytuacji, w której jakieś jedno rozwiązanie jest dobre. Najważniejsze jest to, żeby każdy z nas był szczęśliwy. I pytaj się człowieka, czy jest szczęśliwy, a nie to, czy ma dzieci, czy nie ma dzieci. Bo to jest najważniejsze, albo to, czy, czy ma dobrą pracę, czy ma złą pracę, czy jest szczęśliwy. Nie ma szczęścia. Szczęście jest w naszej głowie i w to, jak zdecydujemy, że ono wygląda. Moi drodzy, jak zwykle pięknie, Wam dziękuję za ten temat. Zapraszam bardzo serdecznie do innych filmów i ściskam Was serdecznie.